Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małej Klasyki na Koszykach. Widzimy się tutaj oczywiście dzięki Julian Cochran Foundation oraz Hali Koszyki, a ja nazywam się Marta Plasota i jestem pianistką oraz założycielką portalu Spotkanie Melomana, na którym opowiadam o takich różnych ciekawostkach z życia muzyki klasycznej i staram się przybliżyć, tak jak tutaj podczas tych zajęć, muzykę klasyczną, która jest naprawdę fantastyczna. I tak jak już Wam obiecałam w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu udajemy się do naszej kapsuły czasu i wyruszamy w podróż do epoki romantyzmu. Tym razem cofniemy się jedynie o jakieś 150 lat, więc tak naprawdę przy naszych pozostałych podróżach to bardzo niewielki okres czasu. Ale jako, że właśnie jest niewielki, to chciałabym przypomnieć, co to w ogóle są te epoki. No bo mówimy o tych epokach starożytności, średniowiecza, renesansu itd., itd., itd. Kolejna epoka romantyzm, ale co to jest ta epoka? Słuchajcie, jak na przykład mamy godzinę, to ona jest podzielona na minuty i na sekundy. I to jest nam łatwo zrozumieć, bo to jest w miarę krótki przedział czasu. Mamy na przykład też tydzień, mamy dni, to też łatwo zrozumieć, że tydzień ma 7 dni. Natomiast epoka to są tak naprawdę... To mamy już rok. Rok też jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, ale potem musimy go sobie pomnożyć razy czasem 100 albo nawet 150 i w zależności od tego, ile ta epoka trwała. Romantyzm wcale taki długi nie był, ale za to był bardzo intensywny i bardzo dużo rzeczy się w nim działo, o czym sobie dzisiaj oczywiście powiemy. Ale słuchajcie, zanim to chciałabym Wam powiedzieć pewną bajkę, ale taką opartą na faktach autentycznych. No bo słuchajcie, tak Wam mówiłam już o tym Beethovenie, że on tam już zaczął tak zmieniać, że niby klasycy budowali trzyczęściowe sonaty, pierwsza musiała być szybka, wolna, szybka. Beethoven już tego zrezygnował, już dał na pierwszą część superwolną. No i generalnie jak była symfonia, to też dodawał instrumenty, nawet dodał chór. No i strasznie wszystko zmieniał. Więc on już był tak naprawdę jedną nogą właśnie w tym romantyzmie. No ale co się stało, że nagle ten romantyzm no jednak po prostu nastał? Przecież już wiecie, że to nie działa tak, że wstaje słońce i nagle mamy dzisiaj romantyzm. Tylko musi się wydarzyć coś bardzo, bardzo ważnego. I tutaj się też wydarzyło. Słuchajcie, był taki kompozytor, Franciszek Schubert. I on się zastanawiał, bo tak, w klasycyzmie to była taka opera, no i w operze występowało na przykład 5 śpiewaków. Oni stali na scenie, coś tam śpiewali, dogrywała im orkiestra, przepiękne melodie, które były oczywiście kompatybilne, wspólne z tym, co ci śpiewacy śpiewali. Czyli jak byli źli, to i muzyka była taka zła. Jak byli spokojni albo płakali, to i muzyka im w tym pomagała. No ale tych wokalistów było tylko 5. No a co zrobić z tą całą resztą? No i Schubert się tak zastanawiał, a co by było, gdyby na przykład też wokaliści mogli śpiewać gdzieś indziej niż tylko opera, albo na przykład jak w baroku kościół, bo tam wtedy śpiewali takie religijne rzeczy. I jakby na przykład im dać jakiś taki utwór, który by mogli śpiewać nie w operze, ani nie w kościele, tylko na przykład na sali koncertowej, tak jak ci inni instrumentaliści występują. No i tak chodził, się zastanawiał, jak ugryźć ten temat. I pierwsze, co wymyślił, a gdyby tak na przykład wziąć jakieś słowa wiersza. No bo wiecie, ta opera to ktoś pisał całe libretto, czyli jakby cały tekst, o czym ma być całość tej opery, całe to opowiadanie. No a tu nam była potrzebna jakaś taka krótka piosenka, więc trzeba było wziąć ten tekst. No i on wymyślił, że właśnie wziąłby na przykład z jakiegoś wiersza, który już został napisany przez poetę. No i nawet słuchajcie sobie taki tekst znalazł. Nadał tytuł całej pieśni Król Olch. Król, no to wszyscy wiemy, natomiast Olcha to takie drzewo, bo cała akcja będzie się działa w lesie i Król Olch, czyli tak jakby trochę taki leśny król. Natomiast teraz bym Wam chciała przeczytać właśnie jakie to były słowa tego wiersza i później tej pieśni, które wybrał Schubert. Także posłuchajmy. Noc padła na las. Las w mroku spał. Ktoś nocą lasem na koniu gnał. Tętniło echo wśród olch i brzóz, gdy ojciec syna do domu wiózł. Cóż tobie, synku, że w las tak patrzysz? Tam ojcze on, król olch, daje znak. Ma płaszcz, koronę i biały tren. To mgła, mój synku, albo sen. Pójdź, chłopcze, w las, w ten głuchy las.
wesoło będzie płynąć czas. Przedziwne czary roztoczę w krąg. Złotolitą chustkę dam ci do rąk. Czy słyszysz, mój ojcze, ten głos w gęstwinie drzew? To król mnie wabi, to jego śpiew. To wiatr, mój synku, to wiatru głos. Szeleści olcha i szumi wrzos. Gdy wejdziesz, chłopcze, w ten głuchy las, ujrzysz me córki przy blasku gwiazd. Moje córki nucąc pląsają na pchu, a każda z mych córek piękniejsza od snu. Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni, to księżyc tańczy wśród czarnych pni. Oczywiście jeszcze ten tekst jest nieco dłuższy, ale jak już mogliście zwrócić uwagę, to tam jest kilka osób. Jedna to jest narrator, bo najpierw się dowiedzieliśmy, że cała piosenka dzieje się w lesie i że ktoś jedzie na koniu, bo słyszymy ten kopyt i generalnie jest dosyć głośno. Potem słyszymy, jak ojciec się pyta syna, czemu tak patrzy w las. No a ten syn odpowiada, że widzi tam tego króla olch. Natomiast ojciec nic nie widzi, więc trochę się martwi o swojego syna, a później jest głos króla olch, który mówi: pójdź, chłopcze, w las, w ten głuchy las, czyli po prostu przyjdź do mnie, i próbuje go w ten las wciągnąć. No więc, jak widzicie, niby mamy krótki wierszyk, więc będzie krótka piosenka, ale już mamy taką scenografię normalnie, jakbyśmy byli w tej operze. No ale Schubert nie miał opery, nie miał tej orkiestry, więc się zastanawiał, no dobra, no to co teraz zrobić? Bo zazwyczaj, jak były te arie na przykład w klasycyzmie, to one były takie, że wokalista się popisywał, a orkiestra tylko mu robiła takie tło, żeby się nie pomylił i żeby generalnie było cały czas w tym klimacie i żeby tylko nie było tak, że tylko on śpiewa, tylko też była do tego muzyka. A Schubert myślał, jak tu pójść krok dalej. No i tak stwierdził, że gdyby na przykład ten fortepian nadawał jakiś taki charakter, żeby jeszcze tę piosenkę zrobić taką mocniejszą. No i to, co wam czytałam, to raczej, powiedzmy, specjalnie wesołe nie jest. Jedziemy przez ciemny las, to jest nawet tak trochę strasznie. No i w sumie ten syn widzi coś, czego nie widzi ojciec, słyszy jakieś głosy, więc generalnie jest chyba niezbyt dobra sytuacja. No więc zastanówcie się, zagram wam teraz dwie melodie, a wy powiedzcie, którą z nich byście wybrali właśnie do tej piosenki, do tego tekstu. Także zastanówcie się i jeżeli chcecie, możecie napisać w komentarzu, czy numer jeden, czy numer dwa. Numer jeden. Tak brzmi numer jeden, a tak teraz zabrzmi numer dwa. Na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach, natomiast teraz posłuchajmy oryginału i zobaczcie sami, którą melodię wybrał Franciszek Schubert. Jak sami słyszeliście, wybrał tę drugą, ponieważ to ona nadawała ten rytm, w zasadzie to,
to w zasadzie chyba te konie. A to te strachy, które są w lesie. Także wszystko świetnie pasuje i jak na przykład sobie posłuchacie kiedyś jeszcze raz, może jeszcze bardziej dokładnie, to zauważcie, że też jest tylko jeden wokalista. To nie jest tak, że jest trzech wokalistów i każdy śpiewa kwestię jeden króla, drugi ojca, trzeci syna. Nie ma podziału na role. Tylko jeden wokalista tak musi zaśpiewać, żeby zróżnicować te postaci. I też Schubert mu pomaga, ponieważ każda z postaci ma inną melodię. Później ta pieśń trwa i trwa, natomiast te melodie wracają. Czyli jak wraca król Olch, to melodia jest taka, powiedzmy, dla króla Olch. Jak wraca syn, to melodia jest odpowiednia dla syna, dzięki czemu łatwiej nam to wszystko rozpoznać. No i słuchajcie, warto tutaj jeszcze powiedzieć, że Schubert to był w ogóle chyba najlepszy kompozytor od piosenek. No, my mówimy na to pieśni, bo one tutaj mają taki ambitny tekst i w zasadzie piosenki, powiedzmy, że są teraz w radiu, tak to sobie rozróżniamy, no a pieśni jednak takie na żywo z towarzyszeniem fortepianu albo jakiegoś innego instrumentu i z takim wokalistą, który śpiewa bardzo, bardzo głośno, nie tak rozrywkowo jak w radiu. I ten Schubert, słuchajcie, napisał 3 takie piosenki, wpisał je do swojego zeszytu. I to były takie hity, że aż, słuchajcie, się zmieniła epoka. Czy znacie jeszcze jakiegoś takiego wokalistę z naszych współczesnych czasów, który by nagrał jakiś, dobra, niech będzie nawet jedna piosenka, jakiś fantastyczny teledysk i zmienia się cała epoka? Ja nie. Także naprawdę Franciszek Schubert tutaj był po prostu chyba najlepszy. Ale co jeszcze w tym romantyzmie było innego? Właśnie jedną z takich ważnych rzeczy było to, że kompozytorzy inspirowali się innymi rzeczami niż jakby sama muzyka w sobie. Zobaczcie, już nawet Franciszek Schubert wykorzystał wiersz, ale niektórzy też się inspirowali na przykład nie tylko wierszami, ale też na przykład opowieściami albo jakimiś obrazami, malowidłami. To też było dla nich bardzo inspirujące. Oczywiście też natura była niezwykle inspirująca. Także wtedy artyści się spotykali i rozmawiali o różnych inspiracjach i potem jakby się nimi wymieniali. To się też wiąże z jeszcze jedną rzeczą. Ponieważ w klasycyzmie to i w baroku też tak było, że na przykład Bach u kogoś pracował, miał swojego szefa. Później Haydn też miał swojego szefa, dla którego musiał komponować symfonie i różne inne utwory. A w romantyzmie to się zmieniło. Słuchajcie, od tego momentu już nie posiadali takiego szefa, który im kazał pisać jakieś konkretne utwory, bo będzie teraz wielka impreza albo jakieś święto i trzeba napisać symfonię. Tylko ci kompozytorzy pisali wtedy, kiedy mieli ochotę, wtedy, kiedy mieli na coś wenę. Więc to była też taka pierwsza różnica. Kolejną różnicą było na przykład to, że grali tylko na jednym instrumencie. Rzadko się zdarzało, szczególnie w porównaniu do innych epok, żeby taki kompozytor czy instrumentalista potrafił grać na 5 instrumentach. Na skrzypcach, na altówce, wiolonczeli, klawesynie, organach i jeszcze do tego śpiewać i dyrygować. Już raczej było tak, że po prostu zajmowali się tylko jedną dziedziną i w niej już po prostu byli coraz lepsi. Warto również powiedzieć, że na przykład jak Mozart komponował jakiś utwór, to było w nim dosyć mało nut. A już na przykład jak komponuje jakiś romantyczny kompozytor, no to już jest grubo. Zresztą posłuchajcie, jak przypomnijcie sobie, jak to było w tej pieśni. Zobaczcie, jak tu nisko schodziliśmy. Więc kompozytor zaczyna wykorzystywać już cały instrument, nie tylko tutaj. Tylko wykorzystuje już naprawdę cały instrument. Ale słuchajcie, jeszcze ta epoka nazywa się romantyzm. To jest w ogóle takie słowo, które nam się chyba całkiem kojarzy, ponieważ mówimy często, że coś może być na przykład romantyczne, że jakaś sytuacja jest romantyczna. I to jest też ciekawe, ponieważ w romantyzmie, który był mniej więcej 150 lat temu, a w klasycyzmie, który jeszcze trzeba mu tam z 50 do 100 lat dodać, zupełnie inaczej traktowali miłość. W klasycyzmie, to jak nawet była opera, to przecież non-stop śpiewano o miłości. No ale ta miłość była taka na zasadzie, ja kocham ciebie, ale ty mnie teraz nie możesz kochać. No i później oczywiście były jakieś różne problemy rodzinne,
Oni się kłócili. Najczęściej na koniec albo im się udawało jednak i razem mogli być, albo nie. Natomiast w romantyzmie to oni, słuchajcie, byli zupełnie inni. Wcale się nie chcieli z nikim tak naprawdę kłócić, ani nie chcieli nikomu wyśpiewywać o swojej miłości, tylko oni zazwyczaj o tej miłości to śpiewali tylko sami do siebie albo na przykład do księżyca. I dlatego te pieśni często nie są aż tak dramatyczne, jak na przykład arie z klasycyzmu, tylko są po prostu takie właśnie bardziej jakby śpiewane w zamkniętym pomieszczeniu albo w totalnej samotności. O romantyzmie i o utworach, które tam powstawały, będziemy sobie mówić na kolejnych spotkaniach. Natomiast dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o romantyzmie, którego właśnie może zupełnie nie znać. Ponieważ czy ktoś z was coś wie o romantyzmie, który był w Norwegii albo w krajach skandynawskich? Może niewiele. A słuchajcie, był taki kompozytor, Edvard Grieg, który właśnie narodził się w krajach skandynawskich, tam gdzie jest dosyć zimno i pogoda raczej nie rozpieszcza, ale tam ludzie są raczej bardzo pozytywni. Bo wiecie, oni na przykład uważają, że to nie jest problem pogody, że jest zła, tylko tego, że się ktoś źle po prostu ubrał. Także nawet mają poczucie humoru. Ale Grieg się tam urodził i właśnie przepiękne utwory komponował. A jeden z takich utworów chciałabym wam teraz zaprezentować. No i śmiem twierdzić, że albo bardzo lubił wstawać, albo właśnie zupełnie nie. Ponieważ utwór nazywa się Poranek. No i teraz tak, albo lubił wstawać i obserwować ten poranek, no albo nie za bardzo, aż napisał o tym utwór. Co prawda jest taka anegdota, że no właśnie, że wcale nie lubił wstawać, ale jego żona miała na niego sposób, bo jako muzyk no to oczywiście miał świetny słuch. No i jak muzyk gra sobie gamę, czyli 8 dźwięków, to tych 8 potrzebuje i strasznie się wścieka, jeżeli ktoś skończy po 7, czyli tak. I wtedy naprawdę aż korci, żeby dograć to. I właśnie taki sposób był na Griega, że ona po prostu grała mu 7 dźwięków, a on już naprawdę wściekły i wkurzony wstawał z tego łóżka i dogrywał sobie ostatnie. Natomiast teraz po prostu posłuchajmy, jak brzmi jego kompozycja. Możecie usłyszeć ją w wersji na orkiestrę, a ja wam dzisiaj zagram na fortepianie. Moim zdaniem utwór bardzo piękny. Jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie sobie suity Peer Gynt. Ma ona jeszcze różne inne części, a ta pierwsza miała tytuł Poranek. A teraz jeszcze drugi romantyzm w kolejnym kraju, który może wcale nie jest wam taki znany, a mianowicie w Czechach. Słuchajcie, mało się mówi o muzyce klasycznej czeskiej, a tam też bardzo przepiękne kompozycje powstały. Niektóre właśnie się nawet zadomowiły w naszych dzisiejszych czasach. A w ogóle to Czechy na przykład bardzo lubił Mozart, jego tam świetnie przyjęli, no i na przykład bardzo tam lubił przyjeżdżać i wystawiać swoje opery i w ogóle przebywać, bo czuł się wtedy jako taki naprawdę gość. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy posłuchali jednego z najważniejszych kompozytorów, Antoniego Dworzaka, i posłuchali całkiem malutkiego utworu, humoreski, który teraz zagra dla was dwóch fantastycznych muzyków, ponieważ zagra fantastyczny skrzypek Isaac Perman oraz wiolonczelista Jojo Ma i będzie im towarzyszyła orkiestra.
A tu może starsi będą pamiętali, że ten utwór został użyty w czołówce takiego starego, już można powiedzieć, serialu Rodzina Zastępcza. I ciekawe, kto z Państwa wiedział, że właśnie jest to muzyka klasyczna, a nie sądził, że na przykład po prostu skomponowana na potrzeby serialu. Także posłuchajmy. Dobrze, kochani, to żeby już podsumować sobie nasz dzisiejszy odcinek o romantyzmie, to pamiętajcie, że naprawdę wiele się zmieniło względem klasycyzmu. Było coraz więcej fantastycznych instrumentalistów, takich, którzy naprawdę super grali na instrumentach, już takich wirtuozów. Kompozycje też były znacznie bardziej wirtuozowskie, czyli używano już całych instrumentów, no i też były trudniejsze. W sensie trudność jest różna, ale chodzi o to, że w tych romantycznych było na przykład bardzo dużo dźwięków. No i też pamiętajcie o tych trzech piosenkach napisanych przez Franciszka Schuberta, że to był największy hit. No i możecie się jeszcze zastanawiać, dlaczego ja nic nie powiedziałam o Fryderyku Chopinie? Jak to jest przecież najważniejszy kompozytor romantyzmu? Ale nic się nie martwcie, bo za tydzień cały odcinek właśnie o tym kompozytorze. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.